dzisiejszym wydaniu powiemy o sytuacji wynikającej z wprowadzenia w kraju stanu epidemii. Porozmawiamy o pomocy miasta dla oświęcimskich przedsiębiorców, a także o tym, jakie propozycje dostępne online mają dla nas instytucje kultury w mieście. W kraju obowiązuje stan epidemii. W ostatnich dniach rząd zaostrzył przepisy z tym związane. Ograniczono przemieszczanie się osób za wyjątkiem drogi z i do pracy, wolontariatu w walce z koronawirusem, niezbędnych spraw życia codziennego. Po ulicach należy poruszać się w grupach nie większych niż 2 osoby. Obowiązuje zakaz gromadzenia się, nie dotyczy on jedynie rodzin. Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet do 5 000 zł. Mieszkańcy stosują się do przepisów, ulice miasta opustoszały. Według danych otrzymanych z Biura Prasowego Wojewody Małopolskiego, stan na piątek 27 marca na godzinę 15. W powiecie oświęcimskim stwierdzono 1 przypadek zakażenia SARS-CoV-2. Jest to mężczyzna w sile wieku, który przebywa w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Jego stan jest dobry. W całej Małopolsce jest 75 osób zarażonych koronawirusem. Według informacji przekazanych przez służby Wojewody Małopolskiego, stan z czwartku 26 marca z godziny 18:20 w Małopolsce jest hospitalizowanych 60 osób. Kwarantanną objęto 12 680 osób, a 2940 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym. To dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Oczywiście jako miasto mamy określone obowiązki, które staramy się realizować jako urząd, ale też przede wszystkim jako różnego rodzaju instytucje miejskie czy spółki miejskie i zabezpieczamy te podstawowe funkcje, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miasta. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie właśnie bez wody, bez wywozu śmieci, bez podstawowej opieki zdrowotnej, czy bez ciepła w tym okresie. I właśnie to spółki miejskie tutaj realizują. Oczywiście też staramy się w tym ograniczonym zakresie realizować komunikację miejską i myślę, że tu ogromne słowa podziękowania dla wszystkich pracowników tutaj, którzy w służbie tej komunalnej i służbie publicznej, które realizują zadania, gdyż oni zapewniają nam w miarę sprawne funkcjonowanie miasta. W ostatnich dniach Urząd Miasta mocno ograniczył załatwianie spraw. Szanowni Państwo, urząd pracuje, natomiast ograniczyliśmy przyjmowanie mieszkańców osobiste. Bardzo proszę korzystać z form elektronicznych, przez platformę ePUAP, z maila. Bardzo proszę dzwonić wcześniej, jeżeli macie Państwo pilną sprawę do załatwienia w urzędzie, zgon, akt urodzenia, proszę wcześniej zadzwonić, umówić się z pracownikiem. Możecie Państwo również złożyć swoje podania, wnioski, które normalnie składacie do urzędu w budynku przy ulicy Zaborskiej 2, w miejscu do tego wyznaczonym. Tam jest przygotowana urna na dokumenty. Nie potwierdzamy przyjęcia dokumentów i co najważniejsze, proszę Państwa, nie potwierdzamy profilów zaufanych. Także w tym momencie potwierdzanie profili zaufanych tylko i wyłącznie przez bank. Epidemia w znaczny sposób odbija się na kondycji polskich firm. Nie inaczej jest w Oświęcimiu. Zamknięte są m.in. galerie handlowe, lokale usługowe, kawiarnie, hostele i hotele. Miasto przygotowało pomoc dla przedsiębiorców. Mamy świadomość tego, że wielu przedsiębiorców w tym trudnym czasie ma ogromne problemy i dlatego też przygotowaliśmy propozycje związane z odroczeniem różnego rodzaju opłat, czy to podatków od nieruchomości, od środków transportowych, od podatku rolnego, czy też czynszów za lokale użytkowe, czy też za dzierżawę gruntów pod działalność gospodarczą. Tu można się zwrócić z wnioskiem właśnie do Urzędu Miasta o odroczenie. Odraczamy zarówno kwiecień, jak i miesiąc maj do końca tutaj sierpnia bieżącego roku, ale każdy wniosek będziemy rozpatrywać indywidualnie, dlatego że każda firma ma określone i różne jak gdyby tutaj warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, także nie dotyczy to będzie generalnie zwolnienia dla wszystkich, natomiast indywidualnie będziemy rozpatrywać te wnioski. Te wnioski można pobrać ze strony Urzędu Miasta, będzie można je wypełnić, oczywiście elektronicznie przesłać, będziemy starali się w miarę szybko podejmować tak decyzje, żeby one dotarły tutaj do przedsiębiorców. Oczywiście mamy świadomość, że odroczenie płatności nie jest umorzeniem płatności,
ale będziemy starali się też w przyszłości, w zależności od rozwoju sytuacji, podejmować takie decyzje, które będą też wychodziły naprzeciw tym przedsiębiorcom, którzy są w najtrudniejszej sytuacji i będą w najtrudniejszej sytuacji i będziemy wtedy podejmować kolejne decyzje. Odroczenie płatności podatków, czynszu i opłaty za dzierżawę gruntu obejmie płatności za miesiąc kwiecień i maj. Następuje na wniosek przedsiębiorcy. Konieczne jest jednak złożenie dokumentów potwierdzających aktualną trudną sytuację finansową oraz dokumentów wynikających z ustawy o pomocy publicznej. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną na adres um@um.oswiecim.pl. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Wydziale Podatkowym i Biurze Rozwoju Miasta odnośnie podatków lokalnych. Telefon 33 842 92 15, 33 842 92 16, 33 842 91 27, 33 842 91 28. W Wydziale Mienia Komunalnego w sprawie dzierżawy gruntów. Telefon 33 842 92 68. W Zarządzie Budynków Mieszkalnych w sprawie czynszów. Telefon 33 842 40 51. Wnioski o pomoc dla przedsiębiorców www.oswiecim.pl. Miejski Zakład Komunikacji dostosował się do obowiązujących przepisów. Maksymalna liczba pasażerów, którzy mogą jednocześnie podróżować, stanowi połowę miejsc siedzących danego pojazdu. Przy wejściach do autobusu oraz wewnątrz autobusu zostały umieszczone informacje na temat maksymalnej liczby pasażerów, którzy jednorazowo będą mogli podróżować w poszczególnych typach autobusów. W naszym przypadku to jest między 12 a 13 osób. I teraz tak, kierowcy na pewno będą musieli być czujni i na bieżąco raportować ten stan rzeczy do dyspozytorów. I w sytuacji, kiedy będzie jakaś linia, szczególnie rano w godzinach do pracy na 7, jeśli będzie taki sygnał, że któryś autobus jest wypełniony ponad tę liczbę, będzie uruchamiany dodatkowy kurs. Będą dodatkowi kierowcy na tak zwanej rezerwie i jeśli będzie taka sytuacja, to będziemy uruchamiać drugi kurs. Miejski przewoźnik wprowadził też zmiany w rozkładzie jazdy. Kursuje tylko linia numer 9 według rozkładu sobotniego, natomiast uruchomiliśmy 30 kursów jedynek, średnio w odstępach około 40 minut. Te jedynki do godziny 8 są wydłużone, bo jeżdżą i do Starych Stawów, i do Dworów 1, żeby zapewnić jakby dojazd do pracy i z pracy właśnie z tych rejonów, które były obsługiwane przez inne linie miejskie. Jeśli chodzi o linie podmiejskie, to one kursują według rozkładu taki, jak obowiązywał w soboty i właściwie bez żadnych ograniczeń. Te linie podmiejskie też są wydłużone do na przykład dworca, czy do, powiedzmy, do Multimedu, po to, żeby również częściowo zastąpić linie miejskie. I to jest to, co byliśmy w stanie w miarę szybko przygotować i jak do tej pory, raczej nie mamy jakichś takich dużych uwag do tak działającego rozkładu jazdy. Natomiast jeśli są jakieś, powiedzmy, przystanki, które gdzieś tam zostały opuszczone i są interwencje ze strony pasażerów, to oczywiście reagujemy na bieżąco. Przypominamy, że w mieście nie można korzystać z placów zabaw, boisk, skateparku, zewnętrznych urządzeń siłowych. Strażnicy miejscy podejmują działania, które wspierają utrzymanie porządku i stosowanie się mieszkańców do zaleceń. Funkcjonariusze na bieżąco kontrolują wszystkie miejsca, gdzie zwyczajowo zbierali się mieszkańcy, parki, ulice, place zabaw, kontrolując, czy nie gromadzą się tam osoby, które nie powinny się tam w tym momencie znajdować. Dodatkowo od razu reagujemy na wszelkie przejawy zgłoszeń osób leżących, nietrzeźwych, tak żeby też te osoby jak najszybciej umieszczać w odpowiednich miejscach. Należy uczulić mieszkańców też do tego, że można wyjść na spacer, ale nie należy się kumulować w większych ilościach, jak idą osoby na przykład z dziećmi, mogą spacerować, ale nie mogą korzystać z placów zabaw. Pod żadnym pozorem nie mogą tam wchodzić, bawić się, więc jeżeli nie potrafimy dziecku wytłumaczyć, że nie możemy tam wejść, to lepiej takie miejsca ograniczać, nie zbliżać się do takich miejsc, żeby dziecku nie było przykro, iść do parku, do lasu, w takie miejsca, gdzie te place zabaw nie występują. Możemy spacerować, ale nie możemy spotykać się
w grupach większych niż dwie osoby. Rodzin to co prawda nie dotyczy, więc jak mamy trójkę czy dwójkę dzieci, możemy z nimi wyjść, ale tak jak mówię, nie możemy się spotykać z innymi osobami. Podjęliśmy tutaj też szereg różnych decyzji związanych z ograniczeniami funkcjonowania, czy to Urzędu Miasta, czy dostępności do parków, do placów zabaw. Tutaj decyzje te zostały później potwierdzone decyzjami rządowymi i myślę, że najważniejsze jest w tej chwili, żebyśmy się wszyscy dostosowali do tych wymogów, do tych obostrzeń, bo to jest jakby podstawa tego, żeby jednak walczyć o nasze bezpieczeństwo i tu proszę wszystkich o tą odpowiedzialność właśnie zarówno o siebie, ale też najbliższych i taką odpowiedzialność zbiorową, bo od tego zależy też jak gdyby rozwój sytuacji i to, co może się wydarzyć także w Oświęcimiu. Przypominamy, osoby potrzebujące pomocy powinny kontaktować się z Centrum Pomocy Potrzebującym. O pomoc w zrobieniu zakupów należy dzwonić do Dziennego Domu Pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Numery telefonów 33 841 17 80 33 841 17 81 lub 783 434 107. Specjaliści ze Środowiskowego Domu Pomocy chętnie wysłuchają, porozmawiają, udzielą porady i pomocy osobom samotnym. Telerozmowy są prowadzone od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 15 pod numerami 33 842 45 35, 608 648 081. 509 471 649. Niezbędnych informacji osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.30 do 19.00 pod numery telefonów 33 847 90 00 507 674 569. Również oświęcimianie w różny sposób włączają się w walkę z epidemią. Wiele osób szyje maseczki, są wśród nich siostry serafitki. Inni pomagają zrobić zakupy czy wykupić lekarstwa z apteki. Harcerze nie tylko pomagają starszym i samotnym osobom w załatwieniu sprawunków, ale też wyprowadzają psy na spacer. Pozostajemy w domach i coraz częściej mamy problem z wolnym czasem. Jak dobrze i ciekawie go wykorzystać, podpowiadają oświęcimskie instytucje kultury. OCK m.in. przekazuje ofertę muzyczną Biblioteki Berlińskich Filharmoników. Proponuje obejrzenie online opery Richarda Wagnera pod tytułem Złoto Renu z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy spektakl Teatru Ludowego. Zachęca do interesujących quizów. Ma też ciekawą propozycję dla najmłodszych oświęcimian. W kąciku literackim prezentowane są utwory, dzięki którym dzieci poznają nowych bohaterów. Kultura online to podpowiedź Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 5 działach literatura, edukacja, dziecko, rozrywka i sztuka. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Muzeum Zamek proponuje zapoznanie się z wystawą w przestrzeniach historii, dzieje miasta Oświęcimia czy historią samochodu Praga Baby. Wiele materiałów dostępnych online przygotowało również Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau pod adresem panorama-auschwitz.org. Można oglądać wirtualne zwiedzanie terenów byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Co ważne, uzupełnione jest ono także o wspomnienia byłych więźniów, jak również opisy historycznych miejsc. Dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy przydatne będą lekcje internetowe dostępne pod adresem auschwitz.org/edukacja/e-learning. Znajduje się tam 16 lekcji dostępnych po polsku, ale także w wielu innych językach, które pozwolą zgłębić i przybliżyć historię. Zostańmy więc w domu i w tym szczególnym czasie korzystajmy z możliwości dostępu do ciekawych miejsc i wydarzeń przez internet.